Idziesz na obiad? No idę. Idę z tobą. Ale nie możesz. Bo ja mam spotkanie z klientem. Aha. Rozumiem. Idź. Ty mój pracusiu. No jak tam krajobraz po bitwie? Bez przesady. Filmik was pogrążył. Zobaczymy podczas rozprawy cywilnej, jeśli do niej dojdzie. Dojdzie, Zordon, dojdzie. A ty zapamiętasz ją na długo. Co więcej, jesteś o tym przekonany, dlatego dzwonisz do mnie, żeby badać, czy nie poszlibyśmy na ugodę. W żadnym... Do tego myślę, że robisz sobie samą wolkę w Salusie. A ja już nawet poszłabym z tobą na negocjacje i przyjęła ofertę. A potem zadzwoniła do Salusa i powiedziała, jak bardzo się cieszę z warunków, które ustaliliśmy, ale nie zrobię tego, wiesz dlaczego? Bo nie jestem taką świnią jak ty. Chyłka. Ta zagrywka z policją to było czyste skurwysyństwo, Zordon. Prowadziłaś po pijaku. Zamknij się! Gardzę to było na całej linii, rozumiesz? I nie chodzi tylko o ten donosik. Nawet wiedząc, jak bardzo sprzedajną jesteś dziwką, nie przypuszczałam, że pójdziesz do łóżka z Langerem. Przy tym, jak mówiłeś, jaką to jesteś cnotką, niewydymką. Chyba mylisz się, to... Tak, jasne. Wszystko to inaczej wygląda, nie? Wiesz co? Nie mam czasu z tobą o tym gadać, bo spieszę się do telewizji. Co? Mhm. Mam wywiad na żywo o 16:00. Oglądaj sobie. Czas zacząć walczyć z uprzedzeniami rasowymi. Mój klient akurat miał szczęście. Trafił na dobrego adwokata, który nie pozwoli, żeby do więzienia wsadzono niewinnego człowieka tylko dlatego, że policja i prokuratura patrzą na niego przez pryzmat jego pochodzenia. Nie wiem, ja mogę przytoczyć kilka przykładów, w jaki sposób traktowana jest społeczność romska w naszym niezwykle tolerancyjnym kraju. Chce się pani zająć takimi sprawami? Zostanie pani rzeczniczką praw mniejszości? Nie, 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 proszę pana. Ja chcę tylko dobrze wykonać swoją pracę. Ja doprowadzę sprawę Roberta Horwata do końca, do jego szczęśliwego końca. I obiecuję, że wszyscy, którzy wykazali się w tej sprawie i wobec niego złą wolą, zostaną ukarani.